Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight po andecowemu, czyli takie luźne rozgranie. I moi drodzy, jest ze mną Kinia i Marcioszka. Tak się składa, że dziewczyny są prawie zawsze ze mną, ale jakoś tak jest, że jak jestem dostępny na Steamie, to dziewczyny też są, więc jakby dlaczego by nie, łatwiej się gra, fajniej się gra. Moi drodzy, dzisiaj będzie Feng Ming, bo tak mam ochotę na mojego króliczka. Słuchajcie, jako że mam piątą rangę, bardzo bym chciał spaść na rangę czwartą. Przed resetem, wy to nie wiem, czy widzicie już po resecie, czy przed resecie, nie mam pojęcia, muszę zobaczyć potem sobie do zeszyciku, do mojego kajetu, ale ostatnie mecze były bardzo ciężkie, zarówno dla mnie samemu, gdzieś tam na live'ach, gdzieś tam też z Gugą, bywało bardzo różnie, kolorowo i podłużnie, mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę taki inny meczyk, bo też nagrywamy to szybciej, w sensie ja to nagrywam szybciej, nie wieczorem, nie w nocy, a o godzinie 14, więc no, mam nadzieję, że może o tej porze, słuchajcie, jest jakiś taki korytarz beztunelowy, wiecie, że nie ma tuneli, nie ma kamperów, może będzie przyjemny meczyk i jakoś tak będzie, wiecie, do przodu. Perki oczywiście moje standardowe na Feng, bo takie są, bo takie lubię, czyli gibkość, niezłomność, ostateczny cios i życie na kredyt. Dodatkowo apteczunia i tak myślę, czekajcie, czy może coś tutaj apteczuni sobie A8 ładuneczku sobie możemy wziąć, dlaczego by nie. I mam też dar na punkty krwi w kategorii osobiste i on się łączy. Także moi drodzy, myślę, że usłyszymy się zaraz, jak już będę w meczyku, bo nie wiem też na ile, w sensie nie wiem też ile na lobby będę czekał. To różnie bywa, słuchajcie. Także słyszymy się zaraz na mapie. Mam nadzieję, że jakiejś fajnej. Duszna kopalna. Posiadłość Macmillanów, moi drodzy, jesteśmy. No nie jest to mapa, której nie chciałem. W sensie jest okej. Bo czasem tak, wiecie, jak jest, nie wiem, tak sobie wstanę, albo tak sobie wejdę do meczu i jak widzę jakąś mapę, na przykład, ojej, jest to nowy pan. Czy pan mnie widział? Nie, pan mnie nie widział. No, tak jak wiecie, zobaczę jakieś, nie wiem, może Gideon już nie, ale są takie mapy, na przykład jak Bagna. Bagna mnie bardzo jakoś tak, nie wiem, no nie wiem co mi to, ojej! Nie wiem co mi te Bagna robią, ale nic fajnego na pewno. Są jakieś takie dla mnie dołujące, bo wiecznie przegrywam na tych bagnach, ciężko z nich uciec, jakoś tak mi się po prostu źle kojarzą. Więc, no, cieszę się, że nie ma teraz bagien, tylko duszna kopalnia, jakby jest duszno parna. O, totem! To ja sobie zrobię totem. On goni Marciocha, widzę. Marciocha wisi, już jakby nie goni. Marcia już wisi! No dobra. Pójdziemy sobie tam, chyba że ktoś inny będzie. Tak widzę, że jest ściągnięta, okej. To ja nie będę się tam pchał. Gen jest zablokowany. Jezus, który to już? Nie wiem, widziałem dwa zablokowane, czy mnie się wydawało? O Jezu, jeszcze zombie. Idź mnie stąd, zombiaku jeden, ty! Niedobre bobo. Jest gen. Czy będzie zablokowany? Czekajcie. No tak, no bo my się tutaj widzieliśmy z tym panem i dobrze mówiłem, że jest gen za... Dobrze widziałem. A ten? O! Lecę. I Marta leży. Czyli pan tuneluje? Mam nadzieję, że nie. Tak się, wiecie, rozglądam, czy nie ma żadnego zombiaka. Bo one bardzo lubią przeszkadzać. Szkoda jest to, że nie możemy my się jakoś przed tymi zombiami przed tymi zombie bronić. Jedyny sposób to jest zrzucenie palety, no ale wiecie, no palety nie ma wszędzie. Jezu, co tu się dzieje? Palety nie ma wszędzie tak naprawdę i my jakby jesteśmy trochę bezbronni, a te zombiaki też łażą koło tego gena, rozpraszają. I co ja potem mam zrobić? Jestem taki biedny potem. Czekajcie, aha, Marta wstała, dobra. Biegnie ktoś, widziałem, ktoś biegnie, ktoś tu biegnie. Chodź, uleczę cię, chodź, uleczę cię. Ale czy on tu... Wydawało mi się, że ten koleś tu biegnie. No biega tam, dobrze mi się wydawało. I coś czuję, że on za chwilę będzie blisko nas! Dobra, to ja może polecę po tego pana Twitch TV. Bardzo chętnie go z haka ściągnę. Nie ukrywam. Dzień dobry panie, pan tu wisi, ja pana ściągam, pan nie będzie miał drugiego haka, spokojnie, już biegnę, 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 biegnę. Wkraczam i proszę, dzień dobry, witam serdecznie.
Dobra, i teraz pana uleczymy. Albo panią w sumie. Bo to taka Nia tutaj, piękna. Okej, okay, jeden gen słuchajcie zrobiony. Marta ma drugi hak z tego co... O, totem! Jak pokazała mi palc. Kinia! Kurczę, Marta ma drugi hak. Niedobrze. Ojej, ja go słyszę. Słyszę i nawet widzę ten łeb. Boże, za Kingom. To ja tam biegnę, słuchajcie. Ja biegnę i może odciągnę, albo coś zrobię, słuchajcie, coś. Ojej, pan zombie też tutaj. A widzę, że wszyscy biegnie po Martę, dobrze. Oj, oj. Bicze pejcze poszły w ruch. Dobra, ja może trochę Martę osłonię. Ojej. Słuchajcie, chociaż... Ojej, co to ścina w ogóle była? Jesz za mną? Pójdziesz za mną? O panie, o panie! Dobra, najważniejsze, słuchajcie, jest to, że jakby osłonię Martę. Spieprzaj z tą pięścią swoją, dziadu ty! O Jezu, nie wierzę, że wlazłem w niego! Serio? Co za kadża Gugu? No, i wiszon, i wiszon! Ale dobrze, ocaliłem Marcioszce z serce. Mi corazón. A tu biegnie Marta, która będzie... Co ty robi? Nie, Marta wszędzie powiesi! No i... O Jezu, o Jezu! No i słuchajcie, jest po wszystkim. I jest po wszystkim. Niedobrze. Dobra, czy jest ktoś na mapie gdzieś blisko, żeby mnie wyleczyć, bo nie chciałbym tego DS-a, wiecie, tracić tak w razie... Jak tym cudem ty się tutaj pojawiłeś, panie? Super! Żegnam serdecznie. Tunel. No ale on leci za mną, no ludzie złoci! Proszę, proszę, panie, panie, ja pana proszę! Oho, już ten miecze wyciąga swoje, picze, pejcze, idź, idź mnie! No nie wierzę! Kuźwa! O, ktoś tu... Kochane! Się podstawiają, Boże! Kogoś po... Oha, tą powalił, Jezu! Ale on leci... Patrzcie, patrzcie jaki skunks, leci dalej! Oj. Dobra, ja pójdę po tego Twitcha. Podniosę go. No, Kinga leży. Kurde, ale mamy sytuację do dupy! Ja pierdzielę. Dobra, lecz się szybko, szybko, szybko. Do piwni. Ja pierkur. Nie wierzę. Czy jest tu gdzieś ta super świetna... Tu jest ta skrzynka! Dobra, ja się tego uleczę, bo za chwilę będę miał jakiś gorszy stan i będzie tragedia totalna już. Dawaj mnie to. Dobra. I teraz słuchajcie, żeby tylko... Ściągnę ich, słuchajcie, ściągnę ich. I can do this. Naprawdę I can do this. Dobra. Wow, 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 wow. Co to było? Leci za mną, kadża Gugu! Spierdzielaj z tym swoim pejczem, powiedziałem. Zabieraj to! No, ty, o ty dziadu. No ty dziadu! I patrzcie, będzie mnie teraz tak chatyszał, no. Nie mam już gipkiej, niestety nie mam gipkiej. Okej, okay, rozlaję paletę. Czyli teoretycznie biegnie cały czas za mną.
Ja bym potrzebował, słuchajcie, tej strzykawki może znowu. Trzy geny, słuchajcie, my z tego meczu nie wyjdziemy raczej, na pewno. Trudno. Moja apteczka w ogóle gdzieś... O Jezu, on tu jest! Czemu nikogo nie słyszałem? Miałem oślepienie, o nie wierzę! O nie wierzę! O nie wierzę! No dobrze. No i patrzcie, i teraz co? Słuchajcie, są dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że szczeznę tu, a druga opcja jest taka, że przybiegnie po mnie Kinga, ewentualnie pan Twitch. Pan Twitch jest daleko bardzo, z tego co widzę, tam się Kitra kampi, więc Kinga chyba biegnie. Boziu. No, dobra. Tylko teraz pytanie jest takie. Czy ja się mam leczyć, czy ja mam, co ja mam robić ze swoim życiem? Czemu ta, czy ta skrzynka jest zablokowana? Co tu się? Spierdziulaj mi. Dawaj tą szczepionkę, szybko! Okej. Dziękuję ci, Kinga. Widzę, że... Słuchajcie, no jeszcze trwamy, ale... Ciężki mecz, nie jest taki łatwy. Aha, pan już ginie. O, zombie się zaklinowało w drzewie. I bardzo ci tak dobrze, zombiaku jeden, ty. Dobra, zostaliśmy sami, moi drodzy. Alone in the darkness. Taka jest prawda. Nie wiem, gdzie mam miejsce, mam robić. Jak ja tu mam żyć? Jak on tu zaraz wbiegnie w nas, to ino roz. Już go słyszę. Dobra, tak, słuchajcie, może jakiegoś gena bym pokręcił, bo też tak z tym u mnie było bardzo średnio. Boże, ja go gdzieś słyszę. Ja pierdzielę. Tam się z Kingą chyba goni, dobra, idę do gena. Wypadałoby coś pokręcić trochę. Powiedzcie sobie, zombiak na góreczce, proszę bardzo, proszę bardzo, jaki spacerniaczek, ojej. O kurde. Gipka! O, Kinga, witam serdecznie. No, leci za mną, Belzebubu. Przyjdziesz tu? Ja pierdzielę, tym biczem jeździ. Spadaj! Dziadu. Ja umieram. Ja mam dwa haki i już po wszystkim jest. No i... Nara, moi drodzy. Panie, nie miej tu haka! Dobra, masz hak. Trudno. Kinga została sama, więc może ma klapę. Byłoby super. Zobaczymy, która ranga. Panie, którą pan ma rangę? Bo dostałem plusa, wow. Kurde, na pierwsze... A, Kinga wyszła klapą. Dobra, Kinga miała klapę. Moi drodzy, pierwsza ranga. O wow. No dobra, to... powiem tak, nie grał jak na pierwszą rangę, absolutnie. Bo ci z pierwszych są bardziej tacy... brutalni, drastyczni może? Nie wiem. Ale... No nie grał jak na... Są tacy bardziej dokokrzeni może. O, nie grał trochę jak na pierwszą rangę. I jestem w szoku.
Ale okej. Okay. Dobra, moi drodzy, Lowki Kiski Bezowski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że wam się dzisiejsze DBD podobało. Słyszymy się, widzimy się bardzo niedługo, bo teraz jak widzicie, DBD jest dużo na kanale. Lubię grać, mam niedosyt, chcę nagrywać DBD i jest super. Tak więc trzymajcie się, cześć, buzi, buzi. No i pa, pa.